I co, siostry i bracia, chorzy, przeziębieni, a gdzie wasza mądrość, wasza wewnętrzna mądrość? Zapomnieliście, o! Zapomnieliście, a w księgach piszą, proszę, i zapamiętajcie, bo to wasze własne słowa. Czytam, przypuśćmy, że masz podrażnione gardło. Nie siedź i nie myśl, jaki jest tego powód. Ani nie snuj przypuszczeń w rodzaju. Prawdopodobnie jest to dlatego tak, że nie daję upustu moim słowom. Nie tędy droga. To bardzo mentalne podejście. Po prostu bądź świadomy tego podrażnionego gardła. O tak. Weź głęboki oddech i uwolnij się od władzy tego problemu nad tobą. Stwórz nowy punkt świadomości. Przeskakujesz w świadomość zrównoważonej biologii, bierzesz głęboki oddech i czujesz pasję. O tak, pasję, zdrowe życie, zintegrowane ciało, pasja. Ta pasja zaczyna do ciebie sprowadzać energię zdrowia i na powrót równoważyć twój organizm. Bierzesz głęboki oddech i pozwalasz tym energiom, żeby ci służyły. Nie myśl o problemie. Nie martw się. Ani nie stresuj, o nie. Po prostu przyzwalasz. To bardzo proste. I tak, bracia i siostry, przyzwalasz.